Hej, 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 hej. Przed odcinkiem należy zauważyć, że mamy rekordową liczbę patronów, za co serdecznie dziękuję, dlatego oczywiście wyszczególniam patronkę Kasto, czyli Ksawcie. Serdecznie dziękuję. Poza tym dziękuję również Marcinowi, który jest patronem K60, a jeżeli chodzi o naszych wspaniałych magnatów, to Gomoronowi, Grzesiowi, Kienie oraz Sobanowi. Dzięki, jesteście wspaniali i dzięki wam możemy tworzyć więcej i lepiej. Hej! Mechaniki ulegają często jednej z kilku możliwości. Albo skrajnym uproszczeniom, albo mechanicznemu crunchowi, chrupiącemu i skomplikowanemu. Takiemu, który z jednej strony daje nam mnogość możliwości, a z drugiej, w mojej opinii, najczęściej doprowadza do tego, że wszystko staje się cięższe do zbalansowania. Oczywiście taka dychotomia, że albo jest zbyt skomplikowane, albo jest za proste, jest fałszywa. Ale nie ukrywam, jakoś tak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ciężej jest wrócić do dzieciaków na miotłach czy strzyk, albo durfa, po tym jak się zasmakowało w tych wszystkich cudach zapodanych na tacy. Oczywiście wymienione systemy mają wady i zalety jak wszystko, ale ogólnie mi się podobają. Natomiast ja potrzebowałem czegoś innego. To polskie RPGowanie, więc co by nie patrzeć, wartałoby wrócić do polskich systemów, tak? Albo przynajmniej takich, które są przetłumaczone. No ale ostatnio ja rozmarzyłem się nad takim rozwojem samego siebie i spróbowaniem czytania rzeczy po angielsku. Nawet jeżeli ma się na to papiery, nie jest to zawsze jednak takie proste. Nawet jak się ma certyfikat, telk, jak ja. Jednak jest coś, co staje się wytrychem logicznym, który uratuje mi zadek, a jest to mianowicie to, że pewne systemy mają wyjść w Polsce, są już zapowiedziane, ale jeszcze po polsku nie wyszły. W końcu, jeśli coś ma wyjść po polsku, to mogę was szybciej czymś zainteresować, prawda? A wyjść ma koniec świata. A raczej The End of the Earth. Genialny w mojej opinii podarek, który ma wszystko, czego chciałem i dużo więcej. Przede wszystkim jednak jest napisany bardzo przystępnym w moim spojrzeniu językiem. No to od początku. Podręcznik o końcu. Popkultura przemieniła upadek ludzkości. Jeżeli coś wydaje się nam straszne, albo uszczególniając głównemu nurtowi kultury, który wbrew pozorom jest często zarządzany pod wieloma względami przez osoby u szczytu medialnego łańcucha pokarmowego, to taka straszna rzecz, by mogła być zinternalizowana i zaakceptowana, zostaje wtłoczona w dyskursy, jakie mamy w popkulturze i nie tylko. Takie wchłonięcie końca świata to właśnie sposób na oswojenie się z tym, co nas czeka. Małe apokalipsy towarzyszą nam wszak od zarania dziejów. Czy to wojny, czy epidemie, to wszystko są jakieś końce. Nic więc dziwnego, że liminalizm, mnogość granic, zmian w tym, która cywilizacja rządzi resztą, czy w ogóle jej upadek, jest bardzo popularnym motywem. W kinach Planeta Małp nadal święci triumfy. Zasłużone poniekąd, pozwolę sobie dodać. Terminatora pamiętają chyba wszyscy. Matrix też zakładał, że ludzkość została pokonana. Park Jurajski? No dinozaury są ogromnym zagrożeniem dla porządku, jaki panował. Jestem legendą, świt żywych trupów, World War Z, Last of Us, końce świata. I lubimy to, bo jak inaczej wytłumaczyć taką popularność tych dzieł? A te ostatnie nadmienione łączy coś jeszcze. Tematyka zombie. Świetne filmy, taki na przykład Zombie Express. Gule, zainfekowani, żywe trupy, opętańce. No tak, to dosyć spory wstęp do konkretów, ale chcę was wprowadzić w temat gładko, jak kulka, która przelatuje przez czerep nazbyt ruchawego umarlaka. The End of the World to gra, która umieszcza nas prosto w szpony chaosu, który niszczy znany nam świat i porządek tego świata. A to, co go wyróżnia, to trzy główne rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, gramy sobą. Druga rzecz to zombie, które są bardzo konkretne, specyficzne, zaś trzecia to to, że mechanika opiera się o argumenty. Argumenty, słowa klucze. I to wszystko. Dziękuję. Nie no, żartuję. Już tłumaczę. Przede wszystkim, gramy sobą. System ma bardzo proste zasady, ale najlepsze i najgorsze zarazem, co oferuje, to skupienie na odgrywaniu postaci, które są naszymi replikami. Tworzymy siebie z zaletami i wadami, a tak zwane featurey sprawiają, że w określonych sytuacjach dostaniemy dodatkowe kostki. Ale niekoniecznie te pozytywne, bo są też i negatywne, ale o tym zaraz. Jeśli w trakcie tworzenia przesadzimy w srogiej ocenie samych siebie, to inni gracze mogą w głosowaniu nam przekazać, że odlecieliśmy i wcale nie jesteśmy na przykład kompletną lebiegą. Ale właśnie, możemy też stwierdzić, że jesteśmy w ogóle wow, najlepsi, wybitnymi sportowcami i w ogóle... No i właśnie. Jeśli więc
przesadziliśmy w pozytywnej ocenie, to w zamian za obniżenie statystyki dostaniemy albo pozytywny feature, albo stracimy negatywny. W odwrotnym przypadku, kiedy się nie docenimy, zasady działają dokładnie w przeciwny sposób. Możemy stracić feature pozytywny, albo uzyskać negatywny. Ale statystyka zostaje za to podniesiona. Do czego więc służą statystyki? Otóż właśnie one określają zdawalność na kostkach. Jest to jeden z systemów, im mniej na kości, tym lepiej. Konkretne zombie. Truporze tutaj to nie jakieś tam magiczne wololo. Znaczy mogą, ale nie muszą nim być. MG ma do wyboru kilka rodzajów sugerowanych przebiegów apokalipsy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się nimi tylko zainspirować, albo w ogóle od nich odlecieć. Co jest świetne, a każdy z nich niesie innych wrogów i sojuszników. Choć sojusznik to może za duże słowo? Podręcznik zawiera aż 5 różnych wersji apokalipsy zombie, z czego każda zawiera własne wersje wydarzeń. Często godzina po godzinie. I tego, co się stanie już po apokalipsie oraz własnych zombiaków. Nie chcę wam odbierać frajdy dokładnego odkrywania, co tutaj jest, zwłaszcza jeśli macie zamiar w to grać. Dlatego opiszę wam jedynie ogólniki. Jeśli jednak małe spoilery to nadal za wiele, skorzystajcie z przewinięcia filmu do kolejnego etapu. I nie zapomnijcie dać komentarza. To bardzo pomaga. Pierwsze, z czym się stykamy, to ghule. Nie normalne zombiaki, ale właśnie dziwne stwory, które nie zarażą nas swoim ugryzieniem, ale każdy trup po prostu będzie się ruszał, bo dziwny meteor napromieniował naszą planetę. No, ruszał i chciał nas pożreć. Potem mamy scenariusz braku miejsc w piekle, czyli demoniczne truposze, które są niczym kara boska. Następnie klasyczni zarażeni, wiecie, wirus. Kolejni? Moi lubieńcy, czyli pasożyty. Najciekawsza wersja w mojej opinii, poniekąd najobrzydliwsza. Takim nie trzeba nawet całego ciała, wystarczy jej ręka i wiecie, wychodzą takie obrzydliwe jakby macko-pijawki z tej ręki albo sterują nią od wewnątrz. A w międzyczasie jest też najnudniejsza opcja, ale w sumie też najbardziej egzotyczna, bo mało kto pamięta, skąd słowo zombie się wywodzi. A otóż wywodzi się z kultury wudu. I takie trupy też napotkamy, chociaż raczej nie nazywałbym ich w sumie trupami, a opętańcami. I na koniec słowa klucze. Skoro znacie już podstawę mechanik, to powiedzmy więcej o feature'ach. Wszystkie przedmioty, zdolności i cechy sprowadzają się do kostek, które będą pozytywne lub negatywne. Te same wyniki na kościach się znoszą wzajemnie, jeśli zostaną nam pozytywne kostki z wynikiem równym lub niższym od naszej cechy, którą testowaliśmy, to mamy wygranko. Pozostałe negatywne kości stają się zaś poziomem stresu, jaki na siebie przyjmujemy. System wyróżnia jednak kilka rodzajów stresu, którego lepszym tłumaczeniem mogłoby być wykończenie albo styranie. Jeśli za dużo styrania takiego na siebie weźmiemy, umieramy. Tracimy poczytalność do niegrywalnego poziomu lub postać staje się tak paranoiczna, że postanawia zostać sama i ulega kompletnej i totalnej apatii. Niezależnie od tego, czy stres więc dosięgnie naszej sprawności fizycznej, psychicznej czy społecznej, tracimy bohatera. Zawsze możemy brać tak zwane traumy, które obniżą poziom stresu, ale stają się one feature'ami, które mogą uczynić nasze życie nieco upierdliwszym. Ot tyle. Warto dodać, że im bardziej styra nas stres, tym większy próg odporności nań zyskujemy, ale nigdy nie jest to na tyle dużo, by wartałoby utrzymywać go w sporej ilości. Mechanika jest prosta. Graficznie wszystko jest spójne, a okładka śliczna. Wydanie w twardej oprawie, a przystępny język, nawet w języku angielskim, sprawia, że czyta się to łatwo, lekko i przyjemnie. Czekam na to polskie wydanie, o którym przebąkiwał coś Rebel. I na pewno będę chciał poprowadzić taką sesję w ramach tego systemu. No a teraz żegnam się z wami i czekam na wasze zdania w komentarzach, zarówno odnośnie tego, co sądzicie o zombiakach, jak i na to, co sądzicie o tym systemie, zwłaszcza po tym, co zdążyłem wam powiedzieć i przekazać. Sekcja komentarzy jak zawsze jest wasza, ja, jak to niektórzy mówią, odmykam dyskusję i do zobaczenia. Hej!